No niestety wskaźnik dzietności w Polsce spada od lat i obecnie wynosi 1,25 dzieci na kobietę. To jest jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej, dokładnie piąty od końca. Dlatego i rząd, i samorząd muszą robić wszystko, by wspierać rodziców, i kobiety, i mężczyzn, w tym by ułatwić im to macierzyństwo. W sumie mamy 12 tysięcy miejsc w żłobkach, z tego 3 tysiące są to miejsca w żłobkach samorządowych. To jest 30 parę placówek, to są te większe placówki, reszta, czyli te 9 tysięcy jest w żłobkach prywatnych, to jest prawie 300 placówek prywatnych. Obecnie dzięki tej ustawie, która wchodzi od 1 października, możemy, aktualizując uchwały Rady Miasta, doprowadzić do sytuacji, która już na najbliższej sesji powinna stać się faktem. Po aktualizacji tej uchwały opłaty w żłobkach samorządowych będą wynosić 0 zł. Natomiast również dzięki dofinansowaniu przez ministerstwo kwotą 1500 zł miejsc w żłobkach prywatnych i utrzymaniu przez nas, naszej dotacji na żłobki prywatne w kwocie średniej 735 zł, suma tych świadczeń, tych dopłat będzie na poziomie 2200 zł. Obecnie średnia cena w żłobku jest poniżej tej kwoty, to jest około 2000 zł, już uwzględniając naszą dopłatę. W związku z tym, jeżeli przedsiębiorcy, oczywiście prywatni, czego nie możemy im nakazać, ale możemy ich o to prosić, utrzymają swoje ceny, to 85% również żłobków prywatnych będzie w Krakowie za darmo. Program Aktywny Rodzic to program prorodzinny, program równościowy i program propracowniczy. To program, w którym wybiera się jedno spośród trzech świadczeń. My bardzo zachęcamy do świadczenia właśnie aktywny w żłobku, po to, żeby rodzice mogli pójść do pracy, zarówno matka, jak i ojciec, i dziecko powierzyć żłobkom samorządowym czy żłobkom prywatnym. Przypomnę, że jakość żłobków samorządowych w Krakowie jest bardzo duża. Bardzo cieszy się, nasze żłobki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Te 12 żłobków, które będziemy budowali, to kolejne 1100 miejsc w żłobkach samorządowych. Obecnie koszt utrzymania dla samorządu krakowskiego miejsca w żłobku to około 3000 zł, więc te 1500 zł na żłobek dla samorządu daje nam możliwość na to, żeby rozwijać i wspierać rodziców w bezpiecznym planowaniu rodziny. Rzeczywiście to daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, mogą się zdecydować szybciej, być może na dzieci, wiedząc, że mogą równolegle pójść po prostu do pracy, a dziecko powierzyć w żłobku czy dla dziennego opiekuna. Bardzo się cieszymy z tego, że ten program wchodzi, że możemy go uruchomić już teraz 1 października w Krakowie. Apelujemy też mocno i chciałabym zwrócić uwagę rodziców, ponieważ te świadczenia się zmieniają, więc tak jak kiedyś musieli rodzice zapisać się do ZUS-u po świadczenie żłobkowe, tak teraz w związku ze zmianą tej ustawy proszę rodziców o to, żeby jak tylko ZUS uruchomi możliwość zapisywania się, czyli 1 października, żeby jak najszybciej rodzice zapisali się do ZUS-u i wybrali właśnie to świadczenie, bo właśnie to jest warunek do tego, żeby nastąpił przepływ pieniędzy i żeby te żłobki były dla nich bezpłatne.